Project X. Project X, tak, to jest film, który jest z gatunku filmów found footage, który bardzo lubimy. Jak oglądacie nas, no to wiecie, że coś, tak, my, coś znam się tak. Serio, ja mógłbym obejrzeć fan footage, kurwa, o znaczkach pocztowych. Nie, to jest wszystko jedno, naprawdę. Natomiast myślę, że tak, na poczcie jak to by się działa. No, to ciekawe. Tak, no to jest film o imprezie, którą organizuje taki bardzo, jakby nie wiem, zakompleksiony trochę nastolatek, taka osoba, która chce, młody człowiek, który chce zaistnieć w swoim otoczeniu, tak? Typowy młody nastolatek, który naprawdę potrzebuje akceptacji, tak. Który ma typowego kolegę nerda i typowego kolegę ruchacz jebak teoretyk. I ruchacz jebak teoretyk wpada na pomysł, że dobra, teraz, no nie, nie, serio, teraz albo nigdy. Idzie na całość, czyli... Nie ma rodziców, jest chata wolna, tak. A wiadomo, że w amerykańskich, jak to w amerykańskich filmach, imprezy, jak są imprezy, to są takie imprezy. To nie jest tak jak u nas, że się spotykają trzy osoby i zamawiają pizzę z Dominium, tylko to są imprezy. No. Widzieliście Spidermana. Więc... No, znaczy początek tej imprezy w tym filmie przedstawionej wyglądałaby tak jak nasza najlepsza impreza, czyli... Tak. Wpada bardzo dobra kumpela, wpada bardzo dobry kumpel, wpada czteropak piwka i nakurwiam na konsoli. I dla mnie to byłoby... To byłby impreza. Najlepszy dzień miesiąca to byłby. Dokładnie, a później obejrzy najebany jakiś dziwny film. Tak. No, jak każdy film fan footage, ten film ma taką strukturę eskalacji. Czyli zaczyna się niewinnie, a potem oczywiście wiadomo, ponieważ informacja na temat imprezy rozprzestrzenia się na całe szkoły, całe osiedle i wszystko, no to nagle potem przychodzą wszyscy. Łącznie z Milesem Tellerem z Whiplash, który pojawia się jako on sam. Dokładnie. Pojawia się w swojej jako himself, tak? I no, mi się ten film podobał. Znaczy, to jest ciekawy film, on jest męczący, ale no, w taki, męczący. On jest męczący w takim sensie, że oglądasz to i myślisz sobie, o mój Boże, kiedy będzie koniec tego? Co się wydarzy? Jakby, kiedy artyleria się pojawi? Kiedy pojawi się po prostu wojsko? Nie? Jakby w tym momencie wiesz, że tego się nie da zatrzymać. Pojawiają się ludzie, których nie jesteś w stanie w ogóle kontrolować. Nie wiesz, co z tym zrobić. I teraz są dwie opcje. Albo panikujesz, albo zaczynasz się sam dobrze bawić. Dokładnie. No i serio, American Pie, całość tej serii musisz się schować przy tym. Jeżeli chcecie film o hardkorowej imprezie nastolatków, ale takiej hardkorowej. Ale ultra hardkorowej. Takiej, która zamienia się w powstanie. Dokładnie, zamienia się w totalne zamieszki, bo tam jest wpleciony wątek jakiegoś, kurde, handlarza narkotykami, który no, przyjeżdża po swoje. Tak. Który, tak jak mówię, no, kończy się zamieszkami, z płonięciem jednej całej dzielnicy. Tak to się dzieje w tym filmie. Tak. To, tak jak mówię, no, wszystkie filmy nastolatkowe mogą się przy tym po prostu schować, nie? Jeżeli chodzi o mierzenie sobie chujów, w tym kto zrobi większą imprezę i więcej się naćpa i więcej lasek przerucha, bo... Tak. Znaczy, mnie bardzo ciekawi sam proces tworzenia tego filmu, bo autentycznie tam jest bardzo dużo takich migawek imprezowych, że są ludzie po prostu bawiący się na rauszu takim imprezowym. Może są pijani, może są pod wpływem środków odurzających, nie wiem. Możliwe, że to wyglądało tak, że ej, potrzebujemy statystów, kurwa, damy wam obszar i wy sobie zróbcie imprezę. Tak. Znaczy, na pewno widać, że to jest taki film, któremu musieli dużo improwizować. Tak mi się wydaje, że to jest taki typ filmu. Tak, no w ogóle fan footage, myślę, że stwarza do tego jakiś tam... Oczywiście. Natomiast to jest film, który ogląda się z takimi coraz większymi oczami. Tak. Jak jesteś... Coś jeszcze odjebie, jakby nie? Dla rodziców, to musi być największy... Jak jesteś rodzicem nastolatka amerykańskiego, to podejrzewam, że oglądanie tego filmu to jest jak oglądanie horroru. No. Takiego przeciętnego. Znaczy mi się wydaje, że my już jako takie, wiesz, takie osoby, które powiedzmy, że jakiś taki bunt młodzieńczy mamy już dawno za sobą, za plecami, dla mnie on był przerażający. Tak. I jestem bardzo ciekawy, jaki odbiór tego filmu mają osoby właśnie w tym wieku. O kurwa, imprezy, dupy, znaczy, z tego co wiem, to w ogóle bardzo był popularny film młodzieży ten film i muzyka z tego filmu była popularna. Na przykład jak były plakaty filmu albo zwiastuny filmu, to tam nie było na przykład jak zawsze są opinie krytyków, nie? Że są podpisani krytycy i opinie krytyków, tylko były na przykład opinie z Twittera. No proszę. Młodych ludzi. Którzy są. I to też było coś nowego, nie? Jakby, że rzeczywiście ten film trafił w swój target, nie? No bo to jest taka ostateczna, taka fantazja takiej ostatecznej imprezie, nie? Oj, mówię, no jedyny zarzut wobec tego filmu to jest strasznie przeciągnięte zakończenie. Bo ten film nie umie się skończyć.
I... Ej, całe to zakończenie i to, jak wnioski i konsekwencje nie są z tego wyciągnięte, mnie to dość zirytowało. Tak. Że okej, okay, super, ten ojciec przyjrzał się, że kurwa, rozpierdoliło pół dzielnicy, o tym mówili. No. Nie wiem, wiadomo, to nie jest tak, że jest tak. Tak, a on tym kwituje, wyciągając swojego zajebistego Mercedesa z tego, na dziwo wyciągając go z basenu. Jestem bardzo zawiedziony. To co? Ile osób było? Kurwa, serio? No nie, no bez przesady. I no zakończenie nie, filmu wielką, kurwa, romantyczną... Miłością. Nie. Ja mówię, ten film był dla mnie najbardziej fascynujący jako takie czysto ćwiczenie techniczne, nie? To się ogląda trochę jak Mother, tą drugą połowę. Oj, tak, to ty zaznaczyłeś, że faktycznie tak jest. Po prostu, no, coraz to, bardziej eskaluje. To eskaluje do takiego momentu, w którym już po prostu, no... Boże, no, to już jest apokalipsa, nie? Także, ocena? O kurwa. Ocena? O kurwa, widzicie? No, nie wiem. Dobra, 7 na 10 to jest takie bardzo bezpieczne, bo to jest dobre, chociaż kurwa, no za... dobra, niech będzie. 7. 7. Next, okay. Co mamy tam dalej? Next, i nie ma mocniej 2. Ja niestety nie widziałem ani pierwszej części, ani drugiej części, także tutaj oddaję ci piwo i mikrofon. Brad Bird, reżyser też czwartej części Mission Impossible, tej mojej ulubionej, Ghost Protocol. Wraca do drugiej części i nie ma mocnych. To było okej, okay. To było dobre, jakby pierwsza część zrywała czapę z mózgu, bo to był pierwszy na taką skalę animowany film superbohaterski, zanim jeszcze tak naprawdę cały ten taki mega boom na superbohaterskie filmy. I co było świetne w tym filmie, to było to, że to była jednocześnie świetna rodzinna drama. Tam są sceny rodzinnych obiadów, rodzinnych kłótni, te wątki pomiędzy rodzeństwem są świetne i tak dalej, super. Natomiast dzisiaj, z perspektywy obejrzenia tylu tych filmów superbohaterskich, jakie dzisiaj są, ten film jest okej. Okay. On jest tylko okej. Okay. To jest zaskoczenie, bo wydawało mi się, że raczej tak w dobrą stronę to idzie, że tak, bo byłeś dość zachwycony jedynką. Tak, ja uważam, że jedynka, nie wiem, czy to nawet nie jest mój ulubiony film Pixara, może bym się tam jeszcze, no powiedzmy, że pomiędzy trzema, pomiędzy Wall-E'em a tym, a może Ratatouille bym się... gdzieś tam miotał, który Ratatouille, by the way, ten sam reżyser, Brad Bird. Więc facet naprawdę. I on zrobił też stalowego giganta, który zbezcześcił Spielberg w Ready Player One. Także facet ma naprawdę głowę na karku, natomiast widać, że to jest taki obligatoryjny sequel. Niestety. To jest dobre, to jest kompetentne, to jest przepiękne wizualnie. Naprawdę jakby, no Pixar już doszedł do takiego momentu, że oni pewnie mają osobny departament odpowiadający, nie wiem, za cienie włosów. Pewnie tak. Jakby wiesz, po prostu no, patrzysz na to i to wygląda fotorealistycznie, nie? Jest parę fajnych scen akcji, ale powiem szczerze, widziałem ten film jakiś miesiąc temu, ja nie pamiętam z niego prawie nic. Serio? Nic. No to jest straszne. Nie za pierwszy film pamiętam prawie w całości i owszem, jest tam cały wątek tego, że jest jakby odwrócenie ról, że matka idzie w pole jakby załatwiać sprawy superbohaterskie. Tak, a w trailerze to jest. Tak, a ojciec załatwia sprawy z Jack-Jackiem, tak. To jest jakiś humor, to jest jakiś wątek, ale mam wrażenie, że ostatecznie ten film za dużo już nie wnosi. To jest bardzo taki przyzwoity sequel, który można sobie obejrzeć, ale powiem coś strasznego, chyba się troszkę nudziłem na tym filmie. Mimo wszystko. Aż tak. Także dam 7 na 10, bo to jest, mimo wszystko, to jest dalej Pixar i to jest, może nie za samą markę daje, ale jakby to jest dalej takie masywne kino. To widać, że to jest zrobione tak, wiesz, tak po prostu, to jest duży film, to jest zrobione dobrze i czuję, że to jest, stał za tym sztab ludzi, którzy po prostu uwijali się przez te ostatnie 2 lata, żeby zrobić tak najlepiej, ale to nie zmienia nic, ten film, jakby nic nie wniósł do kina superbohaterskiego już. A to w sumie, ja to w pewnym sensie się cieszę, że tego nie widziałem. Także to jest takie solidne 7, ale to jest takie na zasadzie, to jest... Obejrzałem, okej, okay, nie mam potrzeby wracania do tego. To jest po prostu dobre. No, to nie najlepiej świadczy o filmie. No. Może kiedyś na dobę jedynkę. No. Lubisz.
Uwielbiam, no, jest super. Co, idziemy dalej. Kolejna rzecz, którą ty widziałeś, ja nie widziałem, Skyscraper, tak? Skyscraper, najnowszy akcyjniak z tym, z The Rockiem. No, ja też, ja tak, I'm big no, fan of The Rock. Tak. Nie widziałem wszystkich filmów z nim, ale on taki bardzo pozytywny. Tak, posłuchaj, tak. I wprowadza filmy. Oczywiście, jest bardzo charyzmatycznym aktorem. Natomiast... No. Natomiast, co tu się podziało? Bo co tu się podziało, taki... no to jest padaka. Ja niestety nie rozumiem ludzi, którzy są zachwyceni tym filmem. Czy lubią ten film, dlatego że to jest... To jest taki bardzo standardowy akcyjniak. To jest troszkę Towering Inferno. Ten był ten film, nie wiem czy pamiętam też ten film Płonący wieżowiec, taki stary, katastroficzny film. Gdzie masz po prostu wieżowiec, który coraz bardziej jest po prostu pochłonięty przez ogień i trzeba z niego uciekać. Ogromny wieżowiec i to jest taki w ogóle taki high tech, taki wiesz, taki high endowy. Taki high endowy w ogóle. Super w ogóle, wiesz, technologicznie zaawansowany wieżowiec zaprojektowany przez jakiegoś tam Chińczyka, nie? Marca się dzieje w Hongkongu. I wiesz, okej, ale... Mówiliśmy przy Mission Impossible, jaką różnicę robi, jeżeli mamy sceny akcji praktyczne, robione na planie, robione przez prawdziwych aktorów czy prawdziwych kaskaderów. To po prostu CGI, ale to tak wali po oczach, że to jest straszne. Ale to trochę zaskoczenie, no bo sam wrestling, z którego się wywodzi właśnie Dwayne Johnson, jest jakby takim aktorstwem i to jest taka czysta szkoła kaskaderstwa. Tak. I aż zaskakujące, że tak, że aż tak... To... Nie ma w tym filmie jednej sceny, w której byłbym w stanie uwierzyć w cokolwiek. On tam robi rzeczy tak nieprawdopodobne, tylko że jak robiłby Tom Cruise, ja bym w to uwierzył. I pomyślałem sobie, okej, to jest Tom Cruise. On by kurwa to zrobił. On by to wszystko zrobił, nie? Jakieś tam przeskakiwanie z budynku na jakieś tam rusztowania. On by to zrobił, nie? Tom Cruise by to zrobił. A to wszystko jest CGI. On zrobił suplexa na... Ludzie nawet się śmieją z plakatu, nie? Że był ten taki zwiastun, gdzie on przeskakiwał z takiego właśnie, z takiego rusztowania i przeskakiwał na okno. I ludzie robili całe analizy w internecie są, może to znajdziemy, to wrzucimy z GIF-a jakiegoś, czy jakiegoś tam JPEG-a z tego, gdzie ludzie wyliczali jakby z fizyki, z praw fizyki, w jaki sposób on powinien rzeczywiście spaść. I to jest kompletnie nierealistyczne, co jest w tym filmie. On po prostu spada w taki sposób, w jaki ludzie by nie spadli. To jest drog, on jest masywny i zakrzywia czas swoją zajebistością. Ekstra. W każdym razie, i trochę rodzinnej dramy, bo w ogóle The Rock... All About The Family, zawsze. It's All About The Family. W filmach The Rocka. I to jest też to, że on w tym filmie jest bez nogi jednej. Kurwa, faktycznie tak było na trailerach. On w tym filmie jest, ma protezę nogi. I on robi w tym filmie rzeczy, które są... Kawał chyba z 20 kilo nogi upierdoliło, więc... Jego jedna noga waży tyle co ja. No właśnie, no dlatego nagiął prawa fizyki. Szachmat, wy wszyscy hejterze Skyscrapera. On nie miał nogi. Ten film jest chujowy. Ale stary, to nawet nie jest tak złe, że aż dobre. Bo Geostorm przynajmniej jest śmieszny. Ej, aż tak? Czyżby to było aż tak słabe? No, to jest złe, to jest nudne. To jest takie... Ja to poszedłem do kina na Blockbuster, a ja się wynudziłem jak nie wiem co. To jest letni blockbuster, na którym się wynudziłem, jak nie wiem co. Chyba niedobrze, nie? To chyba bardzo niedobrze. Jak na blockbuster, nie? 3 na 10. 3 na 10. Niech ma, dobra, no. Za Dwayna. Za Dwayna, no. Okej.